Tak długo byliśmy razem. Spokojnie. Cześć, kochanie. Nazywam się Tomek Bukowski. Jestem taksówkarzem. Mam kochającą żonę, Ewelinę, z którą lubię rozmawiać. Mieszkamy we własnym mieszkaniu. Tak, we własnym. Szczyt marzeń przeciętnego Polaka, co? To, o której będziesz? Ona o niczym nie wie. Nie czekaj na mnie. To chyba wszystko, co mam. Sklepaliśmy wczoraj tego Anusa, który był. A tego, który się chyba włosy fajnie. No to fraje jak kur. No, zajebałem mu głowy w ryj. Chociaż... jest jedna rzecz, która sprawia mi niezwykłą przyjemność. A kto idzie? Frajerek. Co jest frajerek? Po prostu spodobało mi się. Niebywałe jak praca taksówkarza przypomina sesję u psychoterapeuty. Zagórska 32. Proszę. Ludzie najchętniej otwierają się przed nieznajomym, przed anonimowym towarzyszem podróży, taryfiarzem. Powiem, że mogłem przejąć firmy. Wiesz, po prostu najebana byłam. Zrobiłam mu loda. I tyle. Kurwa, tylko loda, nic takiego, nie najebana w dodatku. Ja pierdolę. No i się dojebał teraz. Ja sąsiadów toleruję. Ale tej baby nie cierpię. Ja 20 lat tam pracowałem! No i się dojebał teraz i myśli, wiesz, że, no, że jakieś tam te motylki w brzuchu czy coś takiego ma. Kurwa, novelas, kurwa.
kurwa, Romeo. Ja pierdolę. Nie no, kurwa. Kurwa, znowu? Kurwa, co za koleś. Panie, jaka to jest suka? Ona wszystkim mówi, że ja na korytarzu papierosy palę. Piętnaście lat nie dawała mi wejść do łóżka. Człowiek się starzeje, no ale przyjemności należą się w każdym wieku. W końcu trzeba było rzucić ten celibat, nie? Po 25 latach wyjebała mnie z mieszkania po jej ojcu. Przez ten czas, no wie pan, no trochę się hulało. Przyznam się bez bicia, przerżnąłem wszystko w karty. Myślałem, że stara wiedźma wspomoże jakimś groszem, ale nawet mnie nie poznaje. Ma demencję. Formalnie nadal jesteśmy małżeństwem. Wie pan, ja nie jestem przesądny, ale jakby ją tak piorun pierdolnął, to chociaż spłaciłbym długi. Tego wszystkiego dowiaduję się podczas jednego kursu. Znam adres. Piszę list. Anonimowy. Kto pamięta mordę taksówkarza, który ostatnio podwiózł cię do domu? Chcesz rozwiązać swój problem? To przyjdź po dokładnej godzinie w wyznaczone miejsce. Też siedzi w domu. Kabiny w publicznych kiblach, konfesjonał w niewielkim kościele. Miejsce spotkania musi pasować do bezosobowego zawodu. 25 tysięcy po sprawie. Taksówkarza oczywiście. 25 tysięcy nie mogę. Ja z tobą nie negocjuję. Oczekuję konkretnych informacji dotyczących cel. Podaję cenę i czas realizacji. Zaraz ci podłożę, tak. Pieniądze są tylko dodatkiem do zabawy. No i dogadane. Dzień dobry. Pusto produkcja. Kasiu. Spłukałem. Cześć, babciu. Kiedy się ożenisz? Kiedy pójdzie tam? Kręcisz na boku? Nie. To może ona? Nie. Na pewno? Tak, na pewno. Nie wiem, co robisz. Pamiętasz, co mówił Jimmy? Chcesz być dobry, nie przywiązuj się do niczego, czego w razie wpadki nie będziesz mógł w ciągu 30 sekund na zawsze zostawić. Pamiętasz? Nie wyobrażam sobie bez niej życia. Tak? Tak. Mimo swojej ciężkiej pracy ma delikatne serce. Bierzemy szmal od Van Zanta, płacę Kelso za cynk obaku. Jaki bank? Thank you.
Nigdy nie potrzebowałem takiej kasy. Ale gdybym robił to wszystko non-profit, ludzie uważaliby mnie za debila. A lubię, kiedy mają o mnie dobre zdanie. Dobry wieczór. Jednak gromadzenie pieniędzy opłaciło się. Na Konopnickiej 15, poproszę. Robi się. Wraca z randki. Nie wygląda na takiego, który psika się damskimi perfumami. Kilka minut ciszy i... Wie pan, od roku spotykam się ze wspaniałą kobietą. Piękna, inteligentna, seksowna. Rzadko zdarza się, żeby kobieta spełniała każdą zachciankę mężczyzny. Wie pan, o czym mówię. Bardzo mi pomogła. Ja chcę czegoś więcej, ale ona ma męża. Twierdzi, że nie potrafi mu o tym powiedzieć. Kurwa, przecież nic mu się nie stanie, nie? No i jest. Konopnickiej 15. Jezus Chrystus nade mną, kolejne zlecenie przede mną. Przyszedł. A jednak. Tylko konkretne informacje. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód. Kim pan jest? Milczę. To go skruszy. Właściwie to go nie znam. Wiem, że nocami często bywa poza domem. Ona? Ona? Nazywa się Ewelina Bukowska. Jest psychoterapeutą. Stop! W tej chwili mój słuch zamknął się na jakiekolwiek dźwięki. Pierwszy raz poczułem zagrożenie. Poczułem się jak nieśmiertelny, któremu nagle skapuje krew z czoła. Coś jak marna imitacja Chrystusa. 50 tysięcy połowa przed, druga połowa po robocie. Kurwa, tylko na tyle wyceniasz własne życie. Zaliczkę przynieś jutro o tej samej porze, tutaj zostaw przy konfesjonale. Za tydzień powinno być po sprawie. Skontaktuję się z tobą. Skąd mam wiedzieć, że nie zrobisz mnie w chuja? A kochasz ją? Kochanie, właśnie twój kochanek zlecił mi zabicie twojego męża. Cieszysz się? O, już wróciłeś? Thank you.
Nie mówiłem jej o tym, co robię, gdy nie kursuję taksówką. Nie wierzyłem, że mogłaby to tolerować. Nie ufałam jej. Może dlatego zwróciła się do kogoś innego. Zauważyła, że często jej nie słucham. Albo że czasami zasłaniam się wymuszoną czułością. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata w chwale. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieją nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnaj. Kochanie, poczekaj na mnie chwilę w samochodzie. Muszę jeszcze załatwić ostatnie formalności. Straciłem kochaną żonę, własne mieszkanie, samochód i przyjemności. Co jest potrzebne więcej człowiekowi, który chce wtopić się w szarą masę nic nieznaczącego tłumu? Zostało mi tylko jedno. Pieniądze stworzą ci nową tożsamość. Czy zrobią z ciebie nowego człowieka? Kurwa, na okęcie proszę. To się okaże.